Cześć, Pasieka Gromadzeń, mamy 17 kwietnia, jak widać na Dolnym Śląsku rzepak rozpoczyna kwitnienie, pola już się zarzuciły i tak to tu wygląda. Pszczoły jakieś tu widać, pachnie lekko, więc jakoś chyba nektaruje. Jest susza, no w całym kraju chyba. Więc nie wiadomo, jak z tym rzepakiem będzie w tym roku. No ale pyłek powinien być. Zobaczymy. Prognozy mówią, że następne 2 tygodnie będzie słońce. Niby warunki dobre. Ale jednak bez tego deszczu to wcale nie będą takie dobre. Przydałoby się, gdyby popadało. Chociaż w nocy jakieś. Że były temperatury koło 20 stopni. To by super się nektarowało. No ale jest jak jest. Na razie fitnie, więc może coś z tego będzie. Brzoskwinia już przekwita, a czereśnia pięknie rozkwitła. Czmiele słychać, jak latają. No, pszczoły też. Parę rzeczy dzisiaj zrobiłem. Dokładam kolejne korpusy, jak widać coraz wyżej się tu robi. No a te górne to są ocieplenia zazwyczaj. Powałki świadczą o tym, gdzie jest rodzinka, a tu, że jest ocieplenie. Tutaj na przykład jest taka poduszka. Takie ocieplenie kupiłem. No ale gdzieniegdzie są te takie szmatki, które kiedyś pokazywałem. No w tej chwili najsłabsza rodzina jest gdzieś na 10 ramkach. Ale jeszcze żadnej nadstawki ani korpusu do niej nie dołożyłem. Jeszcze nie wszystkie też rodzinki przejrzałem dzisiaj. Przejrzałem tylko 5. W tym tam 19, którą chcę zaraz Wam pokazać. Co tu się działo. Tu już jest na 2,5 korpusie. Na dole jest gniazdo odgrodzone kratą odgrodową. 3 ramki z czerwią krytym poszły do środkowego. Plus 3 albo 4 suszu, no i reszta to jest węza. No i na górze jest nadstawka. Tutaj, o, jak zwykle statyw kupiłem. Tutaj nadstawka była dana tydzień temu, tak samo jak ramka pracy. Ramka pracy została odrobiona, zaczerwiona, ale teraz do gniazda nie będę zaglądał. Chcę jedynie pokazać Wam, co się dzieje w nadstawce. Jak to wygląda. I tak, tutaj było dokładane 5 ramek suszu i 5 ramek węzy. Te ciemniejsze z góry widać, że to jest, że to był susz. No i mamy pierwszą. Cała jest na kropiku. Nie jest jeszcze sklepiony. Tu był susz i pięknie pszczoły. O, tu jest troszkę pyłku, reszta ciężka, fajna. Naprawdę. Nic tylko zesklepiać. Ale nie wszystkie są takie. Tu jest ramka z węzą, jeszcze nie odbudowana od góry. Od dołu były paseczki, węzy. I powiem Wam, że gdzieniegdzie krzywo odbudują. Ta jest lekka. Troszeczkę z nakropu, ale niewiele. Ta jest ładna. To jest węza. Widzę po tym, że jest jaśniutka ramka. No i w większości jest zalana. Dosyć ciężka. Też praktycznie cała. Nie wiem, w 70-80% miodku. Niezasklepiony miodek. Ładnie pachnie. Tu kolejna. Chyba widać, że to jest miód wszystko.
Tutaj po środku jest trochę zrobione pod trutnia i jest parę jajeczek. Matka wcześniej weszła i zaczerwiła. Jest tak chyba na trzech ramkach, zaraz to sprawdzimy. Tak, tu też jest po środku na trutnia i są jajeczka. I tutaj, chociaż tu też super ramka, ciężka, bo tu wszędzie jest miód, tylko na środku parę jest. No z jajeczkami jeszcze czerwiu nie ma, no ale będzie czerw, ale myślę, że do miodobrania on się wygryzie. A jeszcze tu podobnie. Boki, góra, miodek, środek, czerw. Czyli cztery ramki matka zaczerwiła. Tak, bo dalej już jest pełna miodu. Popatrzcie. Pełna na kropu, no już jeszcze nie zasklepiają, więc jeszcze może nie jest taki gęsty. W tydzień czasu nanosiły. Prawie naprawdę, całą ramkę. Kolejna. Mocny taki korzenny ma zapach ten miód. Super. Tutaj jest troszkę, widzę, pyłku, ale nie ma jajeczek. I ostatnia jest, no, z nakropem, ale nie wszystko odbudowały. Tutaj część jest nieodbudowana, tu jest trochę miodku, ale tutaj jeszcze muszą trochę popracować. Dam ją do środka bardziej, żeby ją chętniej odpracowały, odrobiły. Nie jako ostatnią, tylko przedostatnią. Pięknie pachnie, zapach jest naprawdę super. No, pewnie się ten miód, ten wiosenny pierwszy wymiesza teraz z rzepakiem. No, jego jest jednak za mało, żeby robić miodobranie, ale chciałem wam pokazać, że już trzeba było dołożyć. Trzeba było dołożyć po prostu kolejny korpus. Tylko parę uli dało mi się przejrzeć. Te dwa jeszcze nie. Tutaj jest na dwóch korpusach, ale tutaj jest po środku tylko 5 ramek. Po bokach maty. To w tamtym tygodniu nagrywałem filmik. Jeszcze nie zdążyłem zaglądnąć. Tutaj jest nadstawka. Tutaj jest jeden korpusik, ale będzie prawdopodobnie nadstawka szła tutaj tak samo. W tych też. One wszystkie są na 10. Dlatego muszę po prostu jakoś powiększać. Albo nadstawkami, albo już całymi korpusami. Nie mam tyle nadstawek, żeby wszędzie dawać nadstawki. Więc jeszcze chyba z 3 ule mógłbym dać nadstawki, ale nie wiem, czy wszędzie nie pójdą korpusy. W zależności od tego, ile jest czerwiu krytego w gnieździe i jak matka z czerwieniem, czy ma miejsce. Bo może po prostu być tak, że zaczerwione jest dużo lub dużo pyłku na kropu i matkę to blokuje w składaniu jajeczek. No a teraz to jest, no trzeba uważać, łatwo wpędzić w nastrój rojowy będzie. Pogoda ma być ładna, no tylko problem jest z tym, że nie ma deszczu i może tak nie nektarować, jakby się chciało. No ale duże ilości pyłku może będą zanosić. Trzeba po prostu robić im miejsce. Ja zaglądałem tydzień temu w sobotę oraz w środę dołożyłem te nadstawki do niektórych rodzin. Bo po prostu no, wiedziałem, że czekając do kolejnego weekendu może być za późno. Jutro jeszcze spróbuję coś nagrać. Także to na dzisiaj tyle. Cześć, trzymajcie się.